Siemaneczko, cześć, dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio i odcinek, który jest dla mnie bardzo ważny i bliski memu sercu, dlatego że chciałem wam zdać relację z postępu prac nad kukułką. Kukułka, właśnie, zanim powiem, co to jest kukułka i kto ją może zgarnąć i kiedy ją może zgarnąć, przytoczmy sobie wasz wywód, który zrobiliście po prezentacji tego auta, bo to jest samochód dla widzów, a tak naprawdę jest to samochód od Mubi i to wszystko zaraz wytłumaczę, ale samochód, który jest w zarąbistym stanie. Czyli Audi Q7 z 3-litrowym dieslem, czterobutopędne, wypasione, skóra, Alcantara, kolor, nie ma nic sobie do zarzucenia, więc miałem bardzo duży orzech do zgryzienia, myśląc, co ja mam z tym samochodem zrobić. Zatem chciałem wam zameldować, że samochód jest przed chiptuningiem, chciałem wam zameldować, że samochód jest po zabiegach detailerskich, które łącznie kosztowały 5000 zł. Samochód jest po waszych życzeniach, czyli zostawcie ten kolor, weźcie, zróbcie ceramikę, zróbcie dechromik. Tak też uczyniłem, dlatego że kanał Miłości Czterech Kółek to jest integralna część relacji między mną a wami, widzami, i bardzo, ale to bardzo często macie duży wpływ na to, jak to wygląda, więc dobrze, powiedzmy sobie po kolei. Z wnętrzem był cholerny problem. Najpierw wpadłem na pomysł, żeby wnętrze zdemontować, i tak też uczyniliśmy. Następnie wszystko trafiło do tapkaru i był problem. Dzwonił do mnie tapkar i mówił: Michu, co ja mam zrobić z wnętrzem, które nie ma przetarć, które nie jest wygniecione, które nie jest wysiedziane, bo samochód ma bardzo mały przebieg. I mówię: weź mi powiedz, co mam zrobić z oryginalną skórą i Alcantarą. No, powiedziałem, że nie wiem. Więc generalizując, okazało się, że da się odświeżyć całość, rozebrać, przeszyć na nowo czerwonymi nićmi i efekt, powiem wam szczerze, o ile każdy powie, że skóra i Alcantara to jest naprawdę już najwyższa puła, jeżeli chodzi o to wyposażenie, w sensie może nie najwyższa, ale naprawdę jeżeli chodzi o cenę wyposażenia czy jakość i tak dalej, to jest dobrze, to tyle powiem wam, że skustomowanie tego w postaci tego przeszycia jest jeszcze lepsze. No właśnie, i teraz. Co się stało z karoserią? Karoseria była obejrzana z każdej strony. Owszem, są dwie małe wgniotki i tutaj nie miałem nikogo w okolicy Kościerzyny, żeby to wyciągnąć, ale chyba dobrze kojarzycie, że mam taki kanał na YouTubie, który założyłem, jest mój, a prowadzą go moi serdeczni przyjaciele z Wrocławia, czyli miłośnicy detailingu Bajem 4K. Idę kleić dalej, żeby się kleić, rozkleić się, o, w ten sposób. Nieraz na pewno się zobaczymy jeszcze na kanale, więc myślę, że żegnajcie to. No właśnie. Chłopaki nie mieli nic przeciwko, że zadzwoniłem do nich i powiedziałem, co zrobimy? No to wypolerujemy. To wypolerowali, przyjechali, wypolerowali i co jeszcze zrobimy? A wyglinkujemy, a nałożymy ceramikę. No właśnie, i nałożyli ceramikę. I to taką, nie co daje moc w płynie w grafenie, tylko taką z prawdziwym grafenem. A efekt? Może teraz nie widać, bo samochód stoi na dworze i się troszeczkę przykurza, ale zobaczycie w finałowym odcinku, bo teraz jeszcze nie pokażę wam wszystkich zmian, jakie zaszły, ale chłopaki spędzili nad tym syte dwa dni. Jak to wyglądało? Zobaczcie. Thank you.
Oczywiście w międzyczasie jeszcze samochód został poddany zabiegowi dechromingu, czyli wszystkie elementy, które były chromowane, zostały zdemontowane z samochodu, zostały pomalowane, ale o tym powiem w ostatnim odcinku przy prezentacji samochodu, bo tu się też zmieniło. I jeszcze mogę tylko Wam zdradzić, że już do samochodu przyjechały nowe kopytka. Nowe kopytka. A jakie kopytka, to też Wam nie pokażę. Zobaczycie w odcinku finałowym. Natomiast warto powiedzieć, że kopytka są od Pirelliego. Są to letnie kopytka, które mają rozmiar taki delikatniusi, bo tylko 285, nie powiem profilu, na 22. I są bardzo fajne. Dobra, powiem profil. No zresztą widzicie tutaj, co się wyświetla. Ale jaka jest felga, to już Wam nie zdradzę. I co się teraz będzie działo? Plan jest dość prosty, dlatego że jedziemy do Sławka. Zanim pojedziemy do Sławka, to zmieniamy oleje, wejdzie nowa oliwa, wejdą nowe filtry, wycieki już zostały usunięte, które były. Auto nie wymagało żadnego zabezpieczenia, ale skoro ma być szybsze, to ja zawsze wychodzę z tego założenia, że skoro się rozpędzamy, to nie sztuką tuningu jest to, żeby dodać boosta i wiecie, o fajnie, no ale jak mam się zatrzymać. Więc założyliśmy jeszcze cały układ sportowy hamulcowy, czyli mamy od płynu sportowego hamulcowego po przewody z FMiC w stalowym oplocie, po bardzo drogi zestaw tarcz hamulcowych i klocków, żeby skrócić tą drogę hamowania chociaż o kilka procent. Umówmy się, to jest kobyła i kobyłę bardzo ciężko jest wyhamować, więc taki zabieg powoduje to, że nawet jeżeli droga hamowania nam się skróci o 5%, 10% w utopijnym świecie, to jest zawsze 10%. Jeżeli droga z jakiejś prędkości wynosiłaby 100 metrów, to 10% to jest 10 metrów. Zatem kochani, bo bardzo wiele osób z Was czeka na to, żeby do końca usłyszeć, o co chodzi, bo nie każdy słyszał. Generalnie samochód jest dla widzów, ale dla widzów, którzy do wygrania, dla widzów, którzy w zeszłym roku tak męczyłem, tak pokazywałem Mubi.pl, czyli porównywarkę wirtualną ubezpieczeniową AC i NW. Jeżeli kupiliście polisę przez Mubi.pl z linku, który bardzo często był w opisie, lub innego linku, innego twórcy, lub po prostu na Mubi zakupiliście polisę, a w tym roku do 10 czerwca ją odnowicie, to owe odnowienie upoważnia Was do wzięcia udziału w konkursie, czyli umówmy się, szansa na wygranie kukułki, która kosztowała 80 tysięcy, w którą zrobiliśmy detailing, który kosztował co najmniej 4 tysiące z ceramiką, jak nie 5, w którą wrzucamy kopyta z oponami, które prawie dychę kosztowały, w którą układ hamulcowy też parę tysięcy kosztował, dechroming kolejne, tapicerka to też przecież rozebrać, złożyć, przeszyć, to też kosztowało parę tysięcy, czyli wartość podnosimy do stówy, do jakby, jeżeli kupowaliście, to możecie wejść na przykład w opis filmu, tam jest link i chcecie przedłużyć sobie w tym roku, to Was upoważa. I uważam, w tym miejscu chciałem też powiedzieć, że to jest właśnie fajne, że udało mi się, nawiązując w zeszłym roku współpracę z Mubi, rozmawiając z Mubi, powiedzieć, że zróbmy coś takiego, że to jest fajne. Okej, kupiliście tą furę, grubą furę, to dlatego ja ułatwiam, żeby to auto było w jak najlepszym stanie technicznym, chociaż ono już było w bardzo dobrym, to uważam, że wszystkie elementy eksploatacyjne, jakie tylko były do wymienienia, wymieniliśmy, więc to auto i tak czy siak spokojnie kilka lat bez awaryjności posłuży Wam. I uważałem właśnie, że z reklamodawcami to jest fajne, że możemy rozmawiać i możemy zrobić taką akcję. Takie akcje, jak robiłem z Lechem, czyli pamiętacie Poloneza Borewicza z silnikiem ODS 2000, którego Wicka de facto wygrała. Wicka. Maluchy od Lecha. To był najlepszy sztos jakikolwiek był. Tam była loteria, z tego co pamiętam. To było fajne, bo mimo że ludzie, którzy wygrali, sprzedali te samochody po roku czasu, to te samochody kupili ludzie, którzy chcieli je kupić. I wyobraźcie sobie, że dwa są na przykład w Stanach Zjednoczonych. Kończąc i nie przedłużając odcinka, bo w niedzielę jest naprawdę fajny odcinek, a ktoś nie widział środowego odcinka z Polonezem, na którego blacharkę i lakierkę wydano kilkanaście tysięcy, po prostu spłynęło wszystko jak tapeta Karyny po dobrej imprezie, to zapraszam serdecznie, tutaj się Wam link wyświetla. Kochani, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, wiedzieć szersze zasady wszystkiego, link macie w opisie do konkursu Mubi, do strony Mubi. I tyle, o 12.00 się widzimy, a kukuła jedzie z nami jutro na strojenie, potem przygotowujemy wszystko tak naprawdę już na zicher, doklejamy jeszcze drobne elementy, chociażby ściemniamy szybki, chociażby poprawiamy jeszcze parę rzeczy, robimy prezentację, pokazujemy Wam i tak naprawdę szczerze życzę z całego serca, żeby ktoś, kto naprawdę chce to auto, żeby je otrzymał. Tak, ktoś, kto chce nim jeździć, ktoś, kto chce je naprawdę posiadać, a nie tylko wygrać, sprzedać i mieć, chociaż w sumie to jego sprawa, co z tym zrobi, ale wolałbym naprawdę ten samochód, żeby do kogoś trafił, kto komu będzie służył, dlatego że on już sam z siebie założenia jest naprawdę sytą furą,
z dobrym wyposażeniem, tak naprawdę nic mu nie brakuje. Koni 245 w dieslu, na razie nie imponuje, ale jak już będzie 300, myślę, że zaimponuje. Zatem kochani, dziękuję Wam za ten krótki piątek, widzimy się w niedzielę. Chcesz być na bieżąco, subskrybuj, udostępniaj. Chcesz wziąć udział o walkę, o kukułkę, link masz w opisie i tyle. Uciekam, trzymajcie się. Cześć!